Siemanko, z tej strony Pedro von Polen. Dzisiaj chciałem przedstawić Wam zupełnie nową grę. Jeszcze nigdy jej nie nagrywałem. A jest to gra o nazwie Spore. Może ktoś słyszał o niej. Ogólnie w tej grze zaczynamy od komórki i musimy po prostu ewoluować. Czyli przechodzimy przez poszczególne etapy. Na początku jesteśmy komórką, potem wychodzimy na ląd, potem łączymy się w stada, tworzymy własne państwa, własną cywilizację, potem podbijamy kosmos. Tutaj jest galaktyka. Możemy wybrać jedną z gwiazd, wokół której krąży planeta. I tą planetę po prostu zamieszkujemy. Ok, wybieramy fazę komórki. Jeszcze raz, od nowa. Wybieramy fazę komórki, mamy do wyboru już od razu fazę stwora, plemienia, a te jeszcze nie są odblokowane. Wybieram fazę komórki, czyli po prostu będę takim glutkiem, żelusiem. I mogę być albo mięsożercą, albo roślinożercą. Wydaje mi się, że roślinożercy, nie obrażając nikogo, są troszeczkę nudni, więc wybiorę mięsożercy. Brak tematu, to chyba nie wiem, o co chodzi. Ok. Wybierz poziom trudności, wysoki, wiadomo. Jak nazwiemy naszego robala? Nazwę go na przykład Juma. O, choć nie. Nazwę go Karoliniakus plamisty. Okej. Okay. Zobaczymy, co teraz się tutaj dzieje. Mamy intro, słoneczko. Leci asteroida. Ogólnie bardzo się interesuję astronomią i rzeczami tego typu. Skąd się w ogóle wziął nasz wszechświat? Jak to wszystko wyglądało? Proces tworzenia, wielki wybuch i tak dalej. Tu jest nasza planeta, asteroida uderza. Ale urwał! Rozlatuje się na kawałki, kawałki wpadają do oceanu. I w jeden z cząstek tej asteroidy przecięliśmy my, czyli doleciało do nas życie. Okej. Okay. To jest jakieś pramorze, okej. Okay. Oto my, tak wyglądamy. Czyli para oczu, jakieś nitka pozwalająca nam się poruszać, otwór gębowy. Gdybyśmy byli roślinożercą, byśmy zjadali te zielone elementy. My jesteśmy mięsożercą, więc musimy szukać czerwonych elementów lub innych stworków. To jest właśnie ciekawe, że możemy pożerać innych, ale gramy teraz na poziomie hard, także to jest bardzo ciężko. Jeszcze nie grałem na poziomie hard. Czasami na normalu jest ciężko, co dopiero na hard. I proszę bardzo, znaleźliśmy się wystarczająco, żeby troszeczkę podrosnąć. No i super, ile idziemy dalej? O, on będzie na pewno nas polował za chwileczkę. No ale to nic, może się znudzi, bo raczej nas nie dogoni. Nie powinien być szybszy od nas, ale zobaczymy, bo to różnie może być. Na razie się czuję bardzo bezbronny. Nie mam ani kolców, ani nic, po prostu pływam w tej zupce i szukam pożywienia. Na przykład tak jak ten. Chodź tu, małe żyjątko, chcę cię zeżreć. I tak cię dopadnę. O. To było bardzo groźne. I tego nie zeżarłem, no nie. Jeszcze go kiedyś znajdę. O, teraz już mu nie odpuszczę. No i smacznego. Okej, okay, możemy teraz przywołać swojego partnera z tego samego gatunku, po to, żeby w sumie po to, żeby się rozmnożyć, ale jednocześnie możemy ewoluować nieco. Czyli za zebrane punkty, za każdy jeden zebrany kawałek pożywienia dostajemy punkty, które możemy potem wydać na ulepszenie naszej postaci. Czyli na przykład, tak jak tutaj mamy dodatkowe oczy, możemy przejść też do kreowania swojej postaci. O nie, ja nazwałem planetę Karoliniakus plamistus. Dobra, trudno.
Karoliniakus planisty. Skoro to jest Karoliniakus planisty, musi mieć jakieś plamki, prawda? Bardziej dramaturgii nadamy, kiedy on będzie na przykład fioletowy. Na przykład taki jasny odcień fioletowego. Okej. Okay. Nawet bardzo fajnie wygląda. Możemy te elementy ciała przemieszczać na inne miejsca. Możemy też edytować jego budowę. Na przykład możemy go troszeczkę zgrubić. To jest najlepsze. Okej, okay, dam mu te większe paczałki, większy ryjek. I na razie wystarczy. Tak wygląda nasz Karoliniakus plamisty teraz. Uroczy. Te gałki na tych sznurkach mi się podobają. Okej. Okay. Załóżmy, że nie chcemy... przechodzić do następnych etapów bez odblokowania wszystkich części. Po prostu tak będzie chyba najrozsądniej. No i smacznego. Smacznego. Mam nadzieję, że mnie słychać. Mówię nieco ciszej, dlatego że Karolina śpi obok mnie. Będzie miała niespodziankę, że w ogóle nagrałem jakiś odcinek, bo w ogóle się tego nie spodziewała w sumie. O, on ma kolce. I mnie ukuł. O nie. To nie było miłe z jego strony. No trudno. No i znowu mnie ukuł. Jeszcze kilka razy mnie tak ukuje, no to będzie po mnie. Okej, okay, to jest jakieś bezbronne stworzonko, które jest napędzane tą samą siłą co ja, czyli ta jedna niteczka. Tylko, że mam tych niteczek więcej, ale nie sądzę, że to wpływało na prędkość. No i zażarłem go. Jestem bardzo bezbronny. Bardzo, bo nie ma żadnych kolców. No i rzucili się na mnie, całym statkiem, już po mnie. Ale to się nic nie dzieje, po prostu za chwileczkę się odradzam. Wiadomo, poziom hard mówi sam za siebie. Gdy na przykład odkryję jakiś inny element, w sensie na przykład jakaś komórka, którą zeżrę, będzie miała coś, czego ja nie mam. O nie. Zostanie to przeze mnie odblokowane i będę mógł to potem użyć w swojej komórce. Już teraz tego nie znajdę pewnie. Ugryzę go w oko. Dawaj. Skubaniec, no. Ciężko się z nim walczy. Okej, okay, odblokowałem kolejną część. Co to było? Napęd odrzutowy. No to mi pozwala się szybciej przemieszczać, także spoko. Przyda się na pewno. Łapiemy tego małego cosia. Masakra z nim. Walka na szczęki. No i zażarłem go, proszę bardzo. Nie dam sobie w kaszę dmuchać. Ostatnio wpadłem na pomysł, że mógłbym pomóc początkującym osobom, które zajmują się prowadzeniem swojego kanału i wyjaśnić nieco sprawy związane z montażem filmu i nagrywaniem. Bo z tego co widzę, jest bardzo dużo młodych twórców, ale ich produkcje nie są takie... No tak, moje też nie są jakieś nie wiadomo jak super, ale... Przynajmniej to ma ręce i nogi, a niektóre filmiki z tego co widziałem, to po prostu pasowałoby, żeby ktoś nad nimi popracował. Może wyjaśnię kilka rzeczy. I to w sumie jest fajny pomysł na content. No nie dogonię tego małego gnojka, no. 2000 years later. Ugryzłem jednego dziada. W te fioletowe plamki nie mogę wpływać, bo to jest trucizna. Muszę być ostrożny. Okej, okay. Mam jakiegoś małego karaluszka tutaj. Nieważne, muszę troszeczkę się zupgrade'ować, bo nie wyrabiam. Nie nadążam po prostu.
No i zdechłem. Super. Jeszcze raz wzywamy tą naszą ukochaną. O nie, moja ukochana została zażarta. Hello darkness, my old friend. Nie, ukochana, pomszczę cię kiedyś. Zapamiętajcie tego typcia. Pomarańczowy, dookoła otoczony kolcami, otwór gębowy i niteczki do poruszania się. O, może bym zachapnął. No i teraz mnie zeżre. Masakra z tą grą. No nie chcę już myśleć, ile razy zginąłem, no. Gdzie jest ta moja narzeczona, się pytam. Ej, patrz, on go zeżre. I wyskoczy karta, którą będę mógł złapać. Ale on jest po drugiej stronie tego typcia. No nie, i dopłynął do mojej dziewczyny. Kurde, te baby zawsze się napatoczą. Dobra, na razie mam tylko to. To wygląda trochę jak jakieś nóżki, nie powiem co tutaj, ale... Dam to, może tu będzie lepiej wyglądało. I nadał mu bardziej sportowy kształt. Dobra. No to lecimy z powrotem. Na planszę zwaną życiem. Teraz powinien zasuwać, no proszę bardzo, to jest prędkość, tak? Nie mogę go przegryźć. Ej, dobra. Okej, złapałem jakieś urządzki, które będą ułatwiać poruszanie się. Ole się do mnie przyssał. Jak jakiś komar. O nie, nigdy mu tego nie wybaczę. Ej, zginę znowu. Wpadłem w jego toksyny. Niesamowicie trudna jest ta gra na poziomie hard, ale o to chodziło. Troszeczkę wyzwanie nie zaszkodzi. Podejrzewam, że jeden odcinek z tej serii to będzie po prostu jedna faza. Czyli na przykład przejdę teraz do następnej fazy, a w następnym odcinku bym przychodził następną fazę. O nie, to jest ten, który mnie zeżarł ostatnim razem. Muszę uciekać od niego. Dobra, jedz tego karluszka małego. No jedz go. No żryj go, masakra. Jak ty ciężko skręcasz, człowieku. No i zdech. No super. Skoro już tu jesteś, to cię zeżrę. Proszę bardzo. Siemanko. I jeszcze jeden dziab. Ło, muszę po prostu znaleźć jakieś kolce, bo nie wyrabiam już. Ej, to by przedstawicie mojego gatunku. Pozdro. Znowu. Ale nas tutaj dużo już. W tej zupce. O nie, nasz wróg numer jeden. No jak nie zeżerają w tej grze, bo nie mogę, no. Dajcie mi jakieś kolce, mówię do was. Ej, serio, potrzeba mi kolce jak nigdy. I jeszcze mnie coś ukuło. Ej, to był ten pomarańczowy, co nas kiedyś zabił, pamiętacie go? No to teraz się zemszczę. No to teraz już po tobie, ziomek. Uuu, dostaniesz w węski. No i co mi go porwałeś? No i super, co mam teraz z nim zrobić niby? Ej, dobra, jest kolec, bier kolec. Do pan kolca. Ale sam muszę go też zabić, przykro mi. Musiałem. Au, cieszę się, ukułem. No nie. Dobra, wiecie co, ja po prostu postanowiłem się nieco opancerzyć. Lecę do swojej samiczki i będziemy ewoluować.